Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz wysokość ostrosłupów prawidłowych, których siatki przedstawiono na rysunkach. I podpunkt A. Wprowadzamy sobie spodek wysokości. To z tego wierzchołka ku górze pnie nam się wysokość. Tutaj mamy krawędź boczną. Czyli potrzebujemy połączyć tą wysokość z krawędzią boczną. Tutaj. Tworzy nam się taki oto trójkąt prostokątny. Tu mamy tą wysokość, tu mamy czerwoną krawędź, którą się zaraz doliczymy i krawędź boczna 13. My tu mamy ostrosłupy prawidłowe, to oznacza, że w podstawie mamy kwadrat. Przypominamy sobie przekątną kwadratu D to A pierwiastki z dwóch. Naszym A jest 10, czyli mamy tutaj 10 pierwiastków z dwóch. Ale my nie chcemy całej przekątnej, tylko połowę. A 10 pierwiastków z dwóch na pół to 5 pierwiastki z dwóch. Kąt prosty. No to lecimy za pomocą twierdzenia Pitagorasa. H kwadrat. 5 pierwiastków z 2 kwadrat, 13 kwadrat. Potęga tyczy nam się zarówno liczby, jak i pierwiastka, czyli mamy 25. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek 4 razy 2. Znaczy to będzie 2, bo pierwiastki 4 to 2, a to jest 169. Wymnażamy. Przenosimy 50 na drugą stronę i odejmujemy. Pierwiastkujemy. Z pierwiastka ze 119 nie da się nic wyjąć. Czyli to jest nasza odpowiedź. Tutaj znów te same kroki. Spodek wysokości jest tutaj. I teraz musimy zauważyć, że mamy tutaj sześciokąt foremny. Sześciokąt foremny składa się z sześciu trójkątów równobocznych. To skoro ta krawędź ma sześć, to ta ma sześć i ta też. Czyli nasza czerwona krawędź ma tutaj sześć. Tutaj mamy siedem, jeżeli chodzi o krawędzie boczne. Tutaj oczywiście H. No i znów za pomocą twierdzenia Pitagorasa. Przenosimy na drugą stronę, odejmujemy i pierwiastkujemy. H to pierwiastek z 13. Podpunkt C. Spodek wysokości i teraz musimy to połączyć, ten spodek nasz, tak aby naprzeciw prostokątnej była krawędź boczna o długości 8. To oznacza, że my tutaj będziemy to łączyć z tym, albo z tym, albo z tym. Nieważne. Wszędzie mamy tą samą wartość, która wynosi 2 trzecie H. H, bo tutaj mamy trójkąt równoboczny, w którym H wynosi A pierwiastków z 3 przez 2. Dwójki nam się skracają, czyli mamy A pierwiastki z 3 na 3. Naszym A, całym A, jest 4 pierwiastki z 3. To będziemy mieć tak. 4 pierwiastki z 3 to A. I dalszą część wzoru, czyli pierwiastek z 3 wynikający z tego na 3. Czyli mamy 4 razy.
Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to 3. Mamy tu po prostu 4. Wprowadzamy naszą wysokość i za pomocą twierdzenia Pitagorasa wyliczamy. Przenosimy szesnastkę na drugą stronę ze zmienionym znakiem i odejmujemy. Pierwiastkujemy. I tutaj da się rozbić to na 16 razy 4, przepraszam, razy 3. I z szesnastki wyjmujemy czwórkę, pod pierwiastkiem zostaje 3. Czyli mamy kolejną wysokość. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostaw suba i no i już.